Cześć wszystkim, ja jestem Zuza, a Toli dzisiaj z nami nie ma, ponieważ jak widzicie po niestandardowym kadrze, robimy sobie drugą część Bookshelf Tura. Właściwie nie mam wiele słów wstępu, jeśli nie widzieliście pierwszej części, to robiłam biblioteczkę, część biblioteczki właściwie, której aktualnie nie widzicie. Dzisiaj sobie zrobimy tą tutaj, która stoi na wejściu do kuchni oraz w tym filmie zrobimy jeszcze jedno miejsce. Nie zdecydowałam jeszcze, które, żeby mi było najłatwiej nagrywać, bo nie ukrywam, że te najtrudniejsze momenty w tym mieszkaniu z książkami zostawiam sobie na sam koniec. Natomiast tak, to jest Billy z Ikei, standardowo. Mam tutaj sporo roślinek, ale o tym raczej nie w tym filmie będę Wam opowiadać. No i co, przejdziemy tutaj przez książki, one są raczej poukładane w miarę kolorystycznie, więc myślę, że to może być całkiem fajne, szybkie i przyjemne i dla Was, i dla mnie. No i co? Myślę, że to tyle. Więc ostatnim słowem wstępu, ten film jest sponsorowany przez aplikację BookBeat, która ma dla Was super ofertę, bardzo fajną i bardzo dla mnie ekscytującą, więc bardzo się cieszę, że będę Wam mogła o niej opowiedzieć, bo jest nieco inna niż zazwyczaj, także dajcie szansę i posłuchajcie, ponieważ myślę, że może Was to zainteresować. A tymczasem bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Zapaliłam światełko, co byście lepiej widzieli. Natomiast tak, tutaj wyciągnę tylko, bo mam tutaj schowane dla kota zabawki, jakby już się skończył bawić i zepsuł swoje poprzednie. I z jakiegoś powodu mam tutaj przykrywkę od świeczki, nie wiem. W każdym razie, tak, zaczynamy od półki, moi drodzy, z książkami fioletowymi i różowymi. Jak ewidentnie widzicie, ponieważ macie oczy. Prawdopodobnie. Dobrze, moi drodzy, to ja ułożę sobie szybciutko te roślinki. Psiup, psiup, psiup. Fantastyczne jest też to, że akurat kot, mój synek, jest u rodziców, także nie będzie mi tutaj przeszkadzał, więc mogę na spokojnie dla Was ponagrywać ten film, dlatego też akurat teraz się do niego zabrałam, ponieważ ja za chwilę jadę do Katowic, kiedy to nagrywam, więc tak, kotek jest u swoich dziadków. I jeszcze leży tu mój zapas Palo Santo. Także co? Zaczynajmy. Tutaj mam trzy pierwsze i jest ta, jedna z nich to nawet nie jest książka. To jest taki stary, w sensie własnoręcznie robiony na starą modłę, nepalski notes, który jest ręcznie cały klejony i tata mi go przywiózł z Nepalu, jak był w zeszłym roku w Nepalu. To jest niesamowita rzecz, którą mam. Oczywiście nigdy jej nie zużyję, ponieważ szkoda mi bardzo. Natomiast tak wygląda. No i już przechodząc do książek, mamy tutaj dwie pierwsze, czyli Krainę Popiołu, czyli drugi tom Cesarstwa Piasku, którego jeszcze nie czytałam, oraz Wędrówkę z Tajfunów. Finał, czyli trzeci tom serii Karawalu. Muszę to przeczytać, bo przeczytałam już pierwsze dwa, więc nie wiem, dlaczego nie kończę tej serii, bo naprawdę mi się podobała, jeśli chodzi o czystą rozrywkę. Wstrząsające dzieło kulejącego geniusza Dave'a Eggersa. Pięć małych świnek Agaty Christie. Ja sobie to jedno wyciągnę, co by mi łatwiej się poruszało po tej półce. Anna David Meller i Darcie Pierza. Przewodnik dla damy po walkach i korsarstwie. To jest chyba drugi tom. Przewodnik dla dżentelmenów o występku i cnocie. Nie czytałam ani jednego, ani drugiego, natomiast kiedyś dostałam. Gorzki cukier. To też, widzicie, problem mam z tą półką taki, że już się tak przyzwyczaiłam do widoku tych książek tak poukładanych, że rzadko po nie sięgam. W sensie jakoś tak rzadko, wiecie, idę tutaj, żeby szukać książek. A szkoda, bo są bardzo dobre książki. Gorzki cukier, który od dawna chcę przeczytać. I coś, czego nawet pewnie nie wiedzieliście, że mam. Rodzina Monet. Kiedyś ją wzięłam, bo była do wzięcia, jak byłam na evencie empikowym, to był taki stolik i można było sobie brać i pomyślałam sobie, że gdybym kiedyś chciała nagrać film, to byłoby mi szkoda wydać własne pieniądze na to, biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie mi się to nie spodoba, więc z tamtego stołu, na którym było dużo różnych fajnych książek, wzięłam Rodzinę Monet, więc mam pierwszy dom. 1:84, ja nie jestem pewna, jak to się czyta, Murakamiego, natomiast to jest tom trzeci, a ja nie mam ani pierwszego, ani drugiego chyba. Chyba tak. Gabriel Garcia Marquez, Na fałszywych papierach w Chile. Ja Marqueza czytałam z 6 książek już i zostało mi właśnie tylko takich kilka, raczej tych krótszych do nadrobienia. Leopold Tyrmand, Życie towarzyskie i uczuciowe. A nie wiem, czemu ja mam tę książkę. Myślałam, że ją dałam tacie. Pochwała cienia Junichino Tanizaki. To kupiłam sobie kiedyś na targach. Matrioszka Marty Dzido. Może teraz cofniemy trochę kamerę, co byście widzieli do końca tę półkę. Może tak? John Didion, Błękitne noce. Nie czytałam jeszcze nic z tej autorki. Wspomnienia przyszłości. Tutaj kolejne trzy na górze to Prescott. To jest książka dziecięca. Ego, Ostatnie starcie. Oraz Lista szczęścia.
turystka. Tomasz Stawiszyński, Ucieczka od bezrodności. Natomiast ja niestety tę książkę zaczęłam, bo bardzo lubię Co robić przed końcem świata tego autora. I tamto mi się bardzo podobało, natomiast niestety po przeczytaniu 30 stron tego odłożyłam i nigdy nie wróciłam, bo z jakiegoś powodu kompletnie mi to nie siadło i to zupełnie było coś, co mnie nie interesowało. Eva So Bold and Deadly. To jest tom drugi, nie, tom trzeci serii, która zaczyna się od A Curse So Dark and Lonely. I to jest po polsku, bo tak wydano po polsku. Wypiór Grzegorza Uzdańskiego. Dziewczyny, którymi byłam, to dużo kiedyś o tej książce na Instagramie się mówiło. Dwie książki z Czarnego, czyli Miłość to cała moja wina o kobietach z byłego Związku Radzieckiego oraz Zagubiony w Dolinie Śmierci, Obsesja i groza w Himalajach. Ja to kupiłam, bo myślałam, że to będzie książka bardziej górska, ale jednak jest to książka bardziej taka o turystycznej części, w sensie nie himalaizmie, tylko bardziej o turystach. Więc to jest trochę mniej dla mnie fascynujące, natomiast wciąż wydaje się to być ciekawa książka. Także tak, to jeśli chodzi o moje czerwone i takie inne książki. Let's go w dół. Oczywiście, kto by się spodziewał, mamy tutaj kolejne rośliny, dlatego szybciutko je pościągam. To jest co prawda butelka po Jagermeistrze, którego ja w ogóle nie piję i dostałam ją po prostu, w sensie poprosiłam, żeby jej nie wyrzucać. Natomiast uwielbiam, jak wygląda ta butelka i włożyłam sobie do niego kwiatka. Także jeśli szukacie pojemników, a nie chcecie wydawać pieniędzy na jakieś takie typowe, wiecie, rzeczy do roślin typowo, to bardzo Wam polecam jakieś właśnie stare butelki szklane albo tego typu rzeczy. No a tutaj jeszcze mamy taką małą książeczkę Fruwająca dusza. Jeśli chodzi o te książki, to jest to Zadziwiający kot Maurycy, to jest w ogóle książka Terego Pratchetta. Pozłacane wilki Roshani Chokshi oraz Henning Mankell i Głębia, ponieważ to jest książka taka wojenna, militarna, ale równocześnie morska, więc kiedy się kupiłam za bardzo mało pieniędzy, bo byłam ciekawa. Wszystko zostaje w rodzinie, czyli chyba kolejny tom, który mam do czytania. Jeśli chodzi o... bo przeczytałam 3 albo 2. Szczerze mówiąc nie pamiętam, także muszę to sprawdzić, bo bardzo dawno nie wracałam do tej serii. I ja też za nią akurat nie za bardzo przepadam, także dlatego do niej nie wracałam od dłuższego czasu. Natomiast tak, tutaj mamy dalej Pustynną włócznię, księgę drugą, Zatrute pióro Agaty Christie, Do latarni morskiej, szukałam tej książki, a jest taka cieniutka, że ciężko ją widzieć, Do latarni morskiej Virginia Woolf. Mam również The Inheritance Games w tym starym wydaniu, w sensie starym, bo ostatnio Wam też pokazywałam to takie jubileuszowe potrójne, ale kiedyś dostałam też to pierwsze wydanie. Baśniowór, który zabrałam z domu od rodziców, żeby sobie zrobić reread. Pościg, czyli tom trzeci z serii Drużyna. Pocałunek zwycięzcy, który kupiłam kiedyś za jakieś 7 zł na promocji, to chyba nie jest nawet pierwszy tom, tak, bo to jest kontynuacja, ale kupiłam za 7 zł, więc nie było mi szkoda, jak się później dowiedziałam. Dalej mamy tutaj Więzy krwi. To jest reportaż o dzieciach po pokoleniu, które walczyło w plemionach Tutsi i Hutu ze sobą. Bardzo ciekawy temat. Violet robi mostek na trawie, to jest książka Lany Del Rey z jej aforyzmami i poezją. Do dziś liczymy zabitych. Prezent, który dostałam, czyli The Portrait of a Lady Henry'ego Jamesa. Komodo z pauzy i tutaj jeszcze kolejna Agatha Christie, czyli Morderstwo na plebanii oraz dwie książki Ernesta Hemingwaya, czyli mamy tutaj Wiosenne wody oraz Pożegnanie z bronią. Ja za Hemingwayem niestety nie za bardzo przepadam, więc pewnie trochę mi jeszcze zajdzie, zanim te dwie książki przeczytam. Oprócz tego mamy dokładnie ten sam case, czyli Pogrzebanego olbrzyma Kazuo Ishiguro. Ja za Kazuo Ishiguro również niespecjalnie przepadam, dlatego mam, ale też raczej chciałabym to przeczytać kiedyś w przyszłości, ale raczej mi trochę na tym zejdzie. Ludzie, których spotykamy na wakacjach, to też kiedyś dostałam w prezencie. I nie lubię beach readu i nie lubię za bardzo romansów, ale o Emily Henry mówi się bardzo dużo, więc z chęcią spróbuję i dam szansę jej jeszcze raz. O Jezus, przepraszam. Jak przeżyć w starożytnym Rzymie, Rok koguta. Ostatnie 4, których Wy tutaj nie widzicie, ale tutaj je Wam wyciągnę. To jest Flota, tom trzeci, ja mam tom drugi i tom pierwszy w innych miejscach w mieszkaniu. This Poison Heart, które będę na pewno czytać w tym roku. Żart Milana Kundery, który również chciałabym przeczytać w tym roku. Oraz Tam, gdzie mieszkają, nie, Tam, gdzie rozmawiają umarli.
I może zanim przejdziemy sobie do półki z niebieskimi książkami, to opowiem Wam szybciutko o BookBeatie, ponieważ naprawdę bardzo się cieszę, że w tym miesiącu mogę Wam opowiedzieć o tej nowej ofercie, gdyż ona jest dla osób, które już kiedyś próbowały z BookBeatem. Natomiast o tym za chwilkę, powolutku, spokojniutko, ponieważ nikt tutaj nie jest poszkodowany, ponieważ po pierwsze, jeśli jeszcze nigdy nie testowaliście aplikacji BookBeat, jest to aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków, do której ja mam dla Was kod, żebyście przetestowali przez 30 dni zupełnie za darmo w pakiecie Basic, czyli macie tam wtedy 20 godzin i z kodem zaksiążkowany bez polskich znaków, link w opisie, możecie sobie właśnie tę aplikację przetestować. Ja ją bardzo polecam, ja jej, z niej korzystam bardzo regularnie, zaraz Wam też opowiem, co ostatnio na niej przesłuchałam. Natomiast jeśli już kiedyś na przykład z naszego kodu próbowaliście BookBeatu i na przykład było to 2 lata temu, BookBeat nie do końca Was przekonał, natomiast chcielibyście dać mu jeszcze raz szansę, ale boicie się, że znowu Wam się nie spodoba, to możecie wykorzystać nowy kod, drugi raz. Wystarczy, że wejdziecie na swoje utworzone wcześniej konto i w ofertach specjalnych wpiszecie kod jeszcze raz, łącznie. Dzięki czemu będziecie mogli przez kolejne 30 dni przetestować tę aplikację i zobaczyć, jak ona się rozwinęła przez ostatnie 2 lata. Bo BookBeat ma to do siebie, że bardzo wyewoluował przez te ostatnie miesiące i lata. I bardzo, bardzo się polepszył po prostu. Ja lubiłam BookBeat oczywiście od początku, natomiast nie można zaprzeczyć, że teraz i baza audiobooków jest o wiele większa i no w ogóle jest to jeszcze fajniejsze i jeszcze lepsze, więc jeśli macie chęć, to koniecznie spróbujcie, bo znowu to jest za darmo, a możecie sobie odświeżyć i może akurat Wam się spodoba i uznacie, że chcecie kontynuować, ponieważ jest tam dużo, dużo, dużo książek, które po prostu warto jest przesłuchać. Tutaj Wam oczywiście standardowo wkleję to, co ja lubię z BookBeatu i to, co ja mam na półce do przeczytania. Przepraszam, bo mam troszkę katar. Natomiast tak, więc tutaj też Wam pokazuję na pewno, jak ta aplikacja wygląda, albo już Wam pokazałam. Także ja się bardzo cieszę, bo zawsze sobie myślałam, że o, szkoda, że jak już się raz wykorzystało, to już nie można spróbować ponownie, w sensie rozumiem, dlaczego to się dzieje, ale trochę szkoda. A dzięki temu teraz do końca marca, czyli macie jeszcze parę dni, możecie to po prostu zrobić na nowo, co uważam, że jest super, więc i nowi, i starzy użytkownicy mają w tym czasie coś dla siebie. No i co? A jeśli chodzi o to, co ja ostatnio słuchałam na BookBeatie, był to Ogród Petry Dworzakowej, natomiast to jest chyba książka, o której ja nie za bardzo chcę się wypowiadać. Audiobook jest bardzo dobry, natomiast książka jest bardzo trudna i opowiada o bardzo trudnym temacie, na który ja nie jestem chyba odpowiednim osobą, dlatego tylko daję Wam znać, że ta książka na BookBeatie jest, natomiast 18+ i tylko dla osób o bardzo, bardzo mocnych nerwach. Natomiast teraz aktualnie słucham Dłoni Króla Słońca, książki z Fabryki Słów, ponieważ patrzy na mnie drugi tom już od dłuższego czasu na moim wózku, który też Wam pokażę może w ogóle w tej części, więc tak zabrałam się za Dłoń Króla Słońca i to jest taka fantastyka chińsko, tutaj mamy chińskość, w sensie chyba inspiracje Chinami, tak mi się wydaje. Ja nie jestem super daleko, więc mogę też jeszcze nie wiedzieć. Natomiast bardzo mi się podoba, ponieważ główny bohater, za którym podążamy, czyli Wen Olha, on jest bardzo irytującym bohaterem, w sensie on jest tak kreowany, że ma być trochę taki, wiecie, zadziorny, niewdzięczny, trochę głupi, w sensie nie głupi pod tytułem, że nie jest inteligentny, tylko podejmujący głupie decyzje, robiący głupie rzeczy, na które się na niego krzyczy. To jest bardzo ciekawe, bo równocześnie fabularnie mi się to bardzo podoba, bo on ma z jednej strony magię, której był uczony przez babkę, taką jakby pradawną, która jest zakazana, bo ona się opiera na wierze w coś innego niż wierze imperium i cesarstwo. Więc tak, a z drugiej strony idzie do króla i królestwo, nie cesarstwo. I będzie jego pomocnikiem, tak jakby, więc mamy tutaj takie dwie bardzo sprzeczne ze sobą rzeczy. Natomiast tak, polecam Wam bardzo Dłoń Króla Słońca. I tak, no i właściwie to tyle, jeśli chodzi o BookBeat. Koniecznie dajcie szansę i jeszcze raz kod zaksiążkowany bez polskich znaków dla nowych użytkowników, a kod jeszcze raz dla użytkowników, którzy już kiedyś wypróbowali ten okres próbny. Dziękuję bardzo BookBeatowi za to, że mogłam się tym z Wami podzielić, a my wracamy do półek. No to standardowo, zaczynając od tych na górze, mamy tutaj Pieśni Syreny oraz Enola Holmes w tym wydaniu serialowym i kolejny Milan Kundera i tym razem Spotkanie oraz kolejny tom The Inheritance Games. I to jest tom drugi. Ostatni jest chyba czerwony, więc też może gdzieś
A nie, no przecież nie, bo już czerwoną półkę zrobiliśmy, I'm sorry. Dalej mamy książkę, którą dostałam od taty parę dni temu. Jest to Islandia, tam gdzie elfy mówią dobranoc. Pomyślał, że mi się spodoba, także tato, bardzo ci dziękuję, to było mega cute. Dostałam również ostatnio prezent Smoki ze zwyczajnej farmy i to jest w ogóle autorstwa Tada Williamsa, którego ja znam i on chyba pisze taką, no, taką dużą, potężną fantastykę, więc nie miałam pojęcia, że napisał książkę o smoku na zwyczajnej farmie. Bardzo mi się opis tej książki podoba. Mamy tutaj Roya Jakobsena i Tylko matkę oraz Odkryj mnie, czyli tom, o nie wiem, który tom. Natomiast kolejny tom po Dotknij mnie, który mi się bardzo podobało, nie mogę ukryć. Tutaj mam moje trzymadełko do czego? No do kadzidełka. No i lecąc dalej, znowu mamy Islandię, czyli Wielka historia małej wyspy. Z tobą będzie inaczej, czyli komedia kryminalna, dlatego nadal jest nieprzeczytana, ponieważ jest komedią kryminalną. Przechodząc przez próg zagwiżdżę. Tysiąc okrętów, to jest książka, która jest retellingiem oczywiście o Grecji, natomiast to jest o 10-letnim konflikcie między Grekami i Trojanami, poczynając, w sensie opierając się na perspektywie kobiet. Rodzina Ugarzy i Lockhart to jest chyba kontynuacja, nie, prequel. Byliśmy Ugarzami, to również był prezent, więc dlatego mało o tym wiem. No i mamy Anetę Jadowską, czyli Kroniki sąsiedzkie 1 i 1,5, czyli Afera na tuzin rysiów oraz Próby ognia i wody. Ja tych dwóch książek jeszcze akurat nie czytałam, co zresztą ewidentne jest, ponieważ ja żadnych z tych książek nie czytałam, poza jakimiś małymi wyjątkami. The Love Hypothesis i to jest fenomen TikToka, tu jest napisane. Ja to kupiłam kiedyś, bo była w Empiku za 19,90 przy kasie, a to był ten moment, kiedy bardzo, bardzo dużo się o tej książce mówiło, więc chciałam może sobie wyrobić własne zdanie na jej temat, natomiast od tego czasu leży nieprzeczytana. Genesis Chrisa Cartera, czyli któryś tom z kolei Roberta Huntera, tej serii z Hunterem. Marta Kisiel, Bazyl i Licho, to również był kiedyś prezent. Przeminęło z wiatrem, w tym wydaniu, drugi tom też mam, ale w innym miejscu i to również był prezent. Claire McIntosh i Zakładnik, ja ją kupiłam kiedyś chyba w jakiejś Biedronce albo coś, ponieważ tu jest ta okładka, mnie bardzo przyciąga i to jest jedna stewardesa, jeden przerażający anonim, 20 godzin na uratowanie pasażerów. Ja uwielbiam takie rzeczy, właśnie takie samolotowo, jakieś takie, że czas upływa, takie thrillery sensacyjne. Ja je bardzo lubię, więc sobie ją kiedyś kupiłam za jakieś pewnie 10 zł. Władimir Nabokow, Zaproszenie na egzekucję. Bóg nigdy nie mruga, Reginy Brett. O, i tutaj mamy pierwszy tom tego, co Wam pokazywałam na górze, czyli poradnik dla dżentelmena o występku i cnocie. O tym też się kiedyś bardzo dużo mówiło i to jest Wojna o szczepionki, jak dr Wakefield oszukał świat i to jest oczywiście reportaż o Wakefieldzie. Kobiety Holokaustu, Magia wynalazków z Kopernikusa. I ostatnie dwie, książka, na którą nie mogę się jej doczekać, ale równocześnie bardzo się jej boję i stoi u mnie mniej więcej od 2 lat, bo nie mogę się zebrać. A Lasy wiecznie śpiewają i to jest książka norweska i mamy tutaj XIX-wieczną Norwegię i ich życie i to jest chyba trochę taka saga Norwegii tak naprawdę, która jest absolutnie ogromna. To jest większe niż moja głowa, także trochę się obawiam, ale bardzo nie mogę się doczekać. I ostatnie to książka Byliśmy w Oświęcimiu. Okej, tu całkiem szybko poszło nam na tej półce, więc została nam tylko ostatnia, którą będzie mi bardzo ciężko pokazać, dlatego zaraz coś wymyślę i lecimy z książkami czarnymi. Tę półkę niestety muszę Wam pokazać tak, ponieważ będzie mi bardzo ciężko pokazać ją jakkolwiek inaczej, dlatego od razu zacznijmy sobie. Tutaj mamy Boga Imperatora Duny, Córkę Strażnika Ognia, Aż do śmierci, Prawdziwe historie przemocy domowej oraz Jak upolować Drakulę. Teraz widziałam, że wyszło chyba jak ująć kogoś tam i w każdym razie bardzo chcę to przeczytać, bo Kuba Rozpruwacz mi się naprawdę bardzo podobał. No i oczywiście Remark, bo nie mogło go tutaj zabraknąć, czyli Trzej towarzysze. No i teraz lecąc od lewej strony mamy kolejne dwie książki Remarka, czyli Nim nadejdzie lato oraz Cienie w raju. Dalej Agata Christie i Wigilia Wszystkich Świętych. Mam bardzo dużo Agaty Christie. Piotr Borlik i Incydent oraz Niebezpieczeństwa palenia w łóżku Mariany Enriquez lub też Enrique.
Szczerze mówiąc nie wiem, natomiast ta książka wydawała mi się bardzo interesująca. Moja perełka, jedna z kilku w moich mieszkaniu, z których jestem bardzo, bardzo zadowolona, czyli Kłamstwa Lokla Mory Scotta Lyncha. To jest książka, która jest już raczej niedostępna, ją gdzieś tam znalazłam na Onyxie i bardzo, bardzo chcę ją przeczytać. Oraz Miasto, którym się staliśmy, autorki czwartej pory roku, która bardzo mi się... piątej pory roku, przepraszam, która bardzo mi się podobała. Książkę, której połowę przeczytałam kiedyś właśnie po angielsku, czyli Descendant of the Crane. Niestety nie dałam rady dokończyć, gdyż mi się nie podobała. Oraz Ostatniej nocy w klubie Telegraf. Ta półka właściwie też całkiem szybko idzie. Mamy tutaj Pierwszego człowieka. To jest film na podstawie tej książki, powstał w sensie jakiś czas temu. Bolesna historia stomatologii. How High We Go in the Dark. To jest science fiction, które przywiozłam sobie chyba z Paryża albo z Edynburga, skądś, w każdym razie sobie przywiozłam tę książkę. No i ostatnie cztery, czyli Dzieci Duny Franka Herberta, którą w ogóle sobie chyba stąd już wyciągnę, bo będę ją czytać bardzo, bardzo niedługo. Królestwo Kanciarzy, czyli drugi tom Szóstki Wron. I teraz właśnie widzę, że nie wyciągnęłam sobie tej książki stąd. Muszę ją przełożyć na półkę przeczytanych, ponieważ The Starless Sea, czyli Bezgwiezdne Morze, udało mi się przeczytać w lutym. Bardzo mi się nie podobało niestety, natomiast to wydanie, które ja mam, jest naprawdę bardzo piękne. I ostatnia książka to Siedmiu mężów Evelyn Hugo, w tym wydaniu w twardej oprawie z obwolutą. Coś, co jeszcze zrobimy w tym filmie, to będzie ten fragment mojego mieszkania. Tutaj, jak widzicie, jest wózek z Ikei, a tutaj są stosy kolejnych książek i taka półeczka, więc tutaj Wam jeszcze wszystko pokażę. Jedyne, czego nie będziemy w tym filmie patrzeć, to tutaj na tą półkę pod spodem, ponieważ tutaj są tylko i wyłącznie książki, które mam do oddania, ponieważ mam je w kilku egzemplarzach albo w dodatkowym egzemplarzu, więc no tutaj te wszystkie książki, które są tutaj na tej półce za moim wózeczkiem, to są też w innych miejscach w tym mieszkaniu, więc nie będę Wam ich tutaj po prostu pokazywać, więc może zacznijmy od tego. No to moi drodzy, może zacznijmy. Tutaj mam pierwsze z brzegu sześć takich książek, one są czysto kolekcjonerskie, ja je sobie przywożę z różnych części świata, w których jestem i to są wydania klasyki w takim miniaturowym, złotym wydaniu i mam tutaj Portret Doriana Graya, The Wind in the Willows, czyli... nie przypomnę sobie teraz, ale to jest bajka dla dzieci. Wyspę Skarbów, Odyseję, Otello i mojego ukochanego hrabiego Monte Cristo. Natomiast niestety on mi się troszkę wygiął w plecaku, kiedy go przywoziłam chyba z Paryża. Plus mój kot trochę pogryzł, także no jest to moja ulubiona książka, natomiast niestety w najgorszym stanie z całej tej kolekcji. Oprócz tego tutaj jest kilka książek na górze. Mamy tutaj drugi tom Dłoni Króla Słońca, o której Wam mówiłam przed chwilą, czyli Ogród Imperium oraz takie piękne wydanie ze galerii książki i to jest Ostatnia pieśń Oblubienicy Kwiatów Roshani Chokshi. Bardzo chcę tę książkę przeczytać. Z Tajfunów, oj, taka mała książeczka, czyli Piekło w butelkach. Naklejki z dinozaurami leżały pomiędzy jedną książką a drugą. Czekajcie, ściągnę sobie tylko. W Snach to ja trzymam nóż, książkę, którą w ogóle przez przypadek ostatnio za 10 zł kupiłam, bo myślałam, że jej nie mam, ale już ją oddałam w prezencie, także spoko. I to jest thriller taki chyba w klimatach Agaty Christie. Książka z Wehikułu Czasu z Rebisu, czyli Osa, i to jest militarne sci-fi Erika Franka Russella. Poradnik dla smoków, który kupiłam sobie za dyszkę na targach książki w Warszawie w zeszłym roku. Oraz ostatnie, co tu leży, to Ksenofont i Wyprawa Cyrrusa. Na tej głównej półce tutaj mam książki raczej po angielsku albo w takich dużych wydaniach, które nie mieściły mi się w dużo innych miejsc. I tak, natomiast ja z tym wózkiem mam też taki problem, że ja znowu tutaj bardzo rzadko sięgam po książki stąd. Raczej zawsze patrzę na półki, a o tym często zapominam. Dlatego też niektóre z tych książek to już mam od lat i nadal są nieprzeczytane. Niestety, muszę mądrzej to wszystko rozplanowywać. Tu od góry nigdy mnie nie złapiecie, Williama Whartona, Prawnik z Lincolna, czyli thriller prawniczy, tak mi się wydaje, Aleja Potępienia Rogera Żelaznego i tutaj jeszcze Krąg Bernarda Miniera i to jest tom któryś z kolei Bielszego Odcienia Śmierci, całej tej serii, którą bardzo chcę zacząć czytać i może jeszcze już niedługo się za nią zabiorę, bo tak ostatnio poznałam w ogóle Bernarda Miniera na stoisku właśnie na targach, więc tak jestem zachęcona. Słuchajcie, dalej książki po angielsku. The Ninth,
Rain. To jest podobno bardzo dobre fantasy, które dużo widziałam za granicą, dlatego je sobie kiedyś zamówiłam. Natomiast no ja niestety takie hard fantasy, no to mam problem, żeby czytać je po angielsku. W sensie teoretycznie przeczytam i zrozumiem, ale w praktyce sprawia mi to o wiele mniejszą frajdę, więc sami rozumiecie. Crown of Feathers, czyli fantastyka o Feniksach, o jeźdźców Feniksów, co jest mega ciekawe. Książka, która jest już wydana w Polsce, czyli Legendborn. Ja mam też tę książkę po polsku, dlatego jeżeli będę ją czytać, no to raczej w naszym języku, bo po prostu szybciej pójdzie. Otessa Moszwek, Death in Her Hands. Zaczęłam ją czytać, natomiast nie skończyłam i chyba widziałam, że będzie wydawana w Polsce, więc też znowu nie czuję takiej motywacji, żeby się za nią zabierać po angielsku. The Winter Duke. I tu mamy dwie książki po polsku, czyli Papierowy Pałac, bo jest wydana dokładnie tak samo jak te książki po angielsku, więc dlatego tutaj leży. Oraz Malibu Płonie, Taylor Jenkins Reid, w tym wydaniu też w twardym i obwolucie. Dalej mamy Sister Song i mi się wydaje, że to też wyszło w Polsce. W ogóle to jest absolutnie fenomenalna okładka. To jest jedna z moich ulubionych okładek, jeśli chodzi o grafikę. Wydaje mi się, że to mogło wyjść w Polsce. Ale mówiąc szczerze, jeżeli wyszło, to jej nie mam i też nie jestem pewna, czy to jest to, o czym ja myślę, więc możecie dać mi znać, jeśli coś o tym wiecie. A ta książka na pewno wyszła w Polsce, bo ja je zamawiałam już lata temu, więc no już zdążyły powychodzić. I to jest Ariadna, którą również mam i pokazywałam wam ją w ostatniej części Bookshelf Tura. Książka, która mnie bardzo interesuje, to The Prison Healer, ale nie pamiętam niestety, o czym jest. Pamiętam, że bardzo chciałam ją przeczytać i dlatego ją kupiłam. Firekeeper's Daughter, czyli córka strażniczki ognia. Córka, to wam pokazywałam w poprzedniej części w ogóle tego filmu po polsku, także to też jest u nas. Na to bardzo czekam, w sensie, bo ja nie wiem, czy ja sobie to wymyśliłam, ale mam wrażenie, że widziałam, że ktoś to wydaje, Fireborn, bo to jest fantastyka o smokach i mam w świadomości, że ktoś to wydaje w Polsce niedługo, ale może mi się to pomyliło z inną książką, także to też muszę sprawdzić, albo wy mi dacie znać w komentarzach, ale to jest fantastyka, na którą bardzo, bardzo, bardzo chciałabym ją przeczytać po prostu. I tu ostatnia, czyli również książka w Polsce wydana, The Vanishing Half. I to jest literatura piękna. Chyba nie będę obracać całego wózka, bo tutaj widzicie, że i tak są książki, więc ja je wam po prostu będę tutaj wyciągać i pokazywać. Red Rising, Złota Krew. Wiem, widziałam, Mac będzie wydawał Red Rising w Polsce w nowym wydaniu. Ja czytałam pierwszy tom, natomiast czytałam go dość na początku mojej przygody z książkami po angielsku, więc mam poczucie, że dużo mnie ominęło, ale to, co przeczytałam, mi się całkiem podobało, więc na pewno zrobię sobie reread. Święte Słowo, autorstwa... Nie przeczytam tego nazwiska, bo jest chyba islandzkie albo skandynawskie. Islandzkie, tak. Tutaj mam książkę do mojego filmu o Colin Hoover, czyli Point of Retreat. Retreat? Colin Hoover. W każdym razie Nasze Szczęśliwe Czasy, Gong Ji-Junga, Pomniejsi Wędrowcy z pauzy oraz Bill, Bohater Galaktyki, Harry'ego Harrisona. To jest książka, która ma super opis. Ten opis jest fantastyczny, to mi się wydaje trochę takie satyryczne, klasyczne science fiction, także to mnie bardzo interesuje. No i tutaj mamy jeszcze z tyłu Ala Williama Whartona, ja jego książek mam tutaj z 20, także będą się powtarzać w tych filmach. Nie mów nikomu, Harlana Cobena. Księżniczka Dinozaurów, to jest tom któryś z tej trylogii właśnie z dinozaurami w tytule. Ja próbowałam kiedyś pierwszy tom przeczytać i średnio mi wtedy siadł, ale może też nie miałam odpowiedniego humoru na to, więc no muszę do tego wrócić, no bo wiadomo, dinozaury, więc to jest totalnie coś dla mnie. Marie Lou i Malfet to Drużyna Róży. Tu jest trochę zakurzona ta półka, przepraszam, no nie ukrywam, dawno nie wyciągnęłam wszystkich i nie posprzątałam, ale dlatego dzisiaj jest też dobry moment, żeby to zrobić i mieć czysto. No i tu ostatnich kilka książek z Kopernikusa, Inne Umysły, Ośmiornice i Prapoczątki Świadomości, kolejny William Wharton, czyli Historie Rodzinne, Urugwajka z pauzy, książka historyczna, czyli Krótka Historia Świata, natomiast ja to zaczęłam i to jest książka mocno taka młodzieżowa, w sensie ona jest raczej na podstawową wiedzę, więc to jest w ogóle super dla kogoś, kto się interesuje historią, a jest trochę młodszy, bo tutaj jest taka trochę takie kompendium wiedzy, czy do szkoły, czy w ogóle, żeby poszerzyć trochę swoją wiedzę, to jest bardzo fajna książka. I ostatnie trzy to Shrapnel Williama Whartona, Roztwory i Spółka Świat według Chemików oraz Jak powstało życie na Ziemi. Zrobiłam krótką przerwę, ponieważ mama do mnie zadzwoniła, ale już
już wracamy. Także tutaj dolna półka, ją mi będzie trochę trudniej Wam pokazać, ale spróbujemy to ogarnąć. Tutaj już odkurzyłam, także już jest porządek. Słuchajcie, mamy tutaj opowiadanie japońskie, tutaj Wszechświat krok po kroku, czyli książka popularno-naukowa, of course. Wiedźma morska Sary Henning, która zbiera straszne opinie ze względu na tłumaczenie, które podobno się nie udało, ale to jest jeszcze przede mną. Linie krwi Jasmine Ward, ja czytałam jej kości, zbieranie kości i wtedy średnio mi się dość podobało, ale zobaczymy. Mała księga kosmologii. Wilczy trop Patricji Briggs. Natomiast, bo to jest pierwsza część nowej serii, także, bo ja nie czytałam nigdy tej autorki, dostałam parę właśnie różnych części, różnych serii od wydawnictwa, od Fabryki Słów, także dajcie mi koniecznie znać, co jest najlepsze i od czego zacząć w tej serii, bo wydaje mi się, że Anna Bestsellerka bardzo lubi tę autorkę i czyta i jest w miarę na bieżąco, więc ciekawi mnie to. O, tutaj a propos Dłoń Króla Słońca, którą sobie odłożę, bo aktualnie jej słucham, tak jak Wam mówiłam. Tutaj mamy karierę Nikodemusa, Dramatyzmy, żony astronautów, to bardzo mnie też interesuje. Żagle nad pustynią z wiatrem przez Gobi, książka geograficzna, które również bardzo lubię. Półmorderca Hakana Nessera. Ja Hakana Nessera kiedyś dużo czytałam, bardzo go lubiłam, bo to jest autor kryminałów, które mój tata kiedyś kupował i kiedy miałam te tam paręnaście lat, to lubiłam go czytać, no bo to był jeden z niewielu autorów, których części było kilka w domu, bo tak to raczej kupowaliśmy, wiecie, takie... No, często się kupowało jakieś takie tanie kryminały, wiecie, absurdalne, w sensie jeśli chodzi o serię, że na przykład siódmą część czy coś, a właśnie Hakana Nessera mieliśmy w miarę po kolei, dlatego go czytałam dużo i bardzo go lubiłam. Reportaż z Czarnego, czyli tamtego ranka, kiedy po nas przyszli, depesze z Syrii. Początki, Karl Frode Tiller. Nikola, doktor Bóg, kiedyś oceniła tę książkę na 5 gwiazdek i od tamtej pory mam ją na radarze. Obserwatorzy gwiazd, to jest jedna z nowszych premier wydawnictwa Kopernikus. Śmierć komandora Haruki Murakami. Cywilizacja Słowian. I tutaj jeszcze This Wicked Fate i Już nie chcę być człowiekiem, opowieść o przetrwaniu zagłady, to jest reportaż. Tutaj mam kartkę urodzinową, którą dostałam kiedyś od dziewczyn z 2 lata temu na urodziny. Terry Pratchett i Kolor Magii, to jest, wydaje mi się, że pierwszy tom jakiejś serii Terry'ego Pratchetta, więc bardzo bym chciała kiedyś w końcu do niego przysiąść i go przeczytać. Dostojewski, Portret intymny. Książka dziecięca, czyli Roryk i nieśmiały detektyw, sprawa zaginionej perły, Roy Jakobsen i niewidzialni i znalazłam właśnie wsówkę. Mam bardzo mało wsówek, więc nie wiem, co ta robi tutaj, ale sobie ją zostawię. Mam nadzieję, to jest w ogóle egzemplarz próbny, w sensie recenzentki, właśnie taki jeszcze przed korektą. Przyszłość zależy od nas, przewodnik o kryzysie klimatycznym dla niepoprawnych optymistów. Wakacyjny przewodnik po Układzie Słonecznym. Zapomniałam, że mam tę książkę, a bardzo mnie ciekawi. Więc to jest świetna rzecz, ten bookshelf tour, bo mogę sobie przypomnieć o książkach, które bardzo chciałabym przeczytać. Nocturna to jest fantastyka młodzieżowa. Mam też drugi tom na parapecie, który nazywa się chyba Okulta. Pages i spółka, Tilly i książkowi wędrowcy. To również jest książka dziecięca. Czara cieni, o tym też kiedyś było bardzo, bardzo dużo na Instagramie, ale to było lata temu, to też jest fantastyka. Oraz seria fortunnych zdarzeń, rola przypadku w procesie powstawania planety, życia oraz ciebie. Jak widzicie, dużo tutaj jest książek popularno-naukowych. Teraz odwrócimy sobie mój wózeczek. W ogóle, bo na pewno będą pytania o ten wózek. To nie jest ten wózek, który wszyscy mają, bo tamten jest droższy. Ten jest, ja go kupiłam za 119 zł, on też jest z IKEA. Nie pamiętam niestety nazwy, ale on jest na dziale łazienkowym w ogóle, bo to jest taki wózeczek do łazienki, a ja go używam na książki i on jest tańszy niż ten taki okrągły, który jest bardzo popularny. No trochę brzydszy, przyznaję, ale równocześnie nie aż tak, żebym chciała wydawać 100 zł więcej na tamten. Tutaj jest katalog w ogóle z Rebisu, który kiedyś dostałam, to raczej muszę się go pozbyć. Sycylijskie lwy, Stefani Auci. Jakoś tak. Nic tylko pył, również książka, którą bardzo dawno widziałam za granicą i chcę ją przeczytać. Phobos Wiktora Dixena, to jest sci-fi młodzieżowe, to jest tom pierwszy, mam też gdzieś tom drugi. Księga jesiennych demonów Jarosława Grzędowicza. Kolejna Colleen Hoover, czyli Szukając kopciuszka i znajdując szczęście, to jest spin-off
spin-off serii Hopeless, właśnie tego słowa mi zabrakło. I tutaj kolejna Colleen Hoover, bo ja już się zaopatruję na kolejne filmy, czyli Maybe Someday, ale to chyba nie jest pierwszy tom. A może jest pierwszy tom. Nie wiem, będę się tym interesować, jak będę czytać te książki do filmu. Jak przeżyć w starożytnym Egipcie? Mów o mnie ono. A bo w ogóle, jeśli nie widzieliście poprzedniego bookshelf, która tam trochę tłumaczę, więc zachęcam do zobaczenia, jeśli dziwi was, dlaczego mam książki w różnych miejscach z jednej serii, a nie obok siebie. Tam trochę tłumaczę. Ja książek, które mam w Poznaniu, nie czytałam w większości, ponieważ wszystko, co czytam, to zawożę do rodziców, no bo tam nagrywamy głównie filmy. To tak w skrócie. Triumvirat to jest książeczka, którą dostałam kiedyś za darmo na targach w gratisie. I Andrzej, nie Andrzej, Adam Przechrzta i Adep. No i tu ostatnie, co nam zostało, czyli tak, mamy tutaj Idź postaw wartownika, czyli tak jakby drugi tom trochę Zabić Drozda, albo jakaś taka kontynuacja, albo w sumie może nawet nie, może to jest po prostu ta sama autorka. Nie wiem, kiedyś słyszałam o tej książce, ale nie jestem teraz pewna. Władcy dinozaurów, czyli to jest tom pierwszy tej serii z dinozaurami. Some Mistakes Were Made, to też kiedyś dostałam w prezencie w poczcie PR-owej. Fantastyczne opowieści wigilijne. Guy Gabriel Kay, Dzieci Ziemi i Nieba. To jest też już taki bardzo znany, właściwie klasyczny, trochę współczesny autor fantastyki. Chcę go przeczytać, natomiast wydaje mi się, że to będzie ciężka przeprawa. Księga Morza, no i tutaj kilka kolejnych. Kod kapitalizmu, jak Gwiezdne Wojny, Coca-Cola i Leo Messi kierują twoim życiem. Bardzo fajny opis tego. Przestrzeń, czyli tom drugi z serii chyba Planetside. Kiedyś kupiłam dwie książki właśnie z tego, w tym wydaniu z Świata Książki, jak był kalendarz adwentowy i one były chyba za 9,99. Pawilon Małych Ssaków, Sebastian Ficek i Przesyłka. Lepiej niż w filmach, Lynn Painter. Życie Pi. Ja widziałam kiedyś film, ale książki niestety nigdy jeszcze nie przeczytałam. Światło innych gwiazd, Eriki Swiler, przepraszam za kurz. I ostatnia tutaj książka, którą już widzieliście na pewno, to Emma Jane Austin. I tym sposobem skończyliśmy ten wózek. Ja tutaj szybko odkurzę i przechodzimy dalej, bo ten film już na pewno jest bardzo, bardzo długi. Wiem, że powiedziałam wam przed chwilą, że pokażę wam jeszcze kolejne stosy i kolejną półkę, natomiast właśnie skończyłam montować ten film i nagrałam tamte części, ale ten film trwa już 40 minut, więc myślę sobie, że to, co ponagrywałam jeszcze dodatkowo dzisiaj, pokażę wam już w kolejnej części, a tymczasem uznajmy, że tutaj zakończymy drugą część Bookshelf Tour, ponieważ też nie chcę was zamęczać godzinnym materiałem, a tyle jeszcze mam tego materiału ewentualnie do zmontowania, dlatego też pomyślałam, że po prostu przełożymy to, a tymczasem będziemy kończyć ten Bookshelf Tour. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o takiej formie filmu, koniecznie dajcie znać, czy jakaś książka was zainteresowała, albo nie wiem, chcecie, żebym ją wcześniej przeczytała i wrzuciła na swoją listę na niedługie lektury. Fajnie, że ją nagrałam, bo rzeczywiście te półki wymagały już sprzątania i przejrzenia, także i ja mam coś, i wy macie coś, także w sumie wszyscy zadowoleni. No i co, nie będę już przedłużać. Nagram na pewno Bookshelf Tour kolejną część w przyszłym miesiącu, także jeśli lubicie, no to poczekajcie, bo jeszcze chwila i będzie. A tymczasem ja się będę z wami żegnać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu i tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Cześć!